Włącz i zostań z nami. W Polsce wydawane przez samorządy nazywają się strefy wolne od LGBT. Zalecenie, żeby szkoły nie wpuszczały edukatorów seksualnych do szkół, którzy sugerują dzieciom zmiany płci. W ogóle nie sugerować dzieciom z małym niezgodności płci biologicznej z czym innym. Czyli dokładnie to, co jest przyczyną rozmaitych zaburzeń. W Wielkiej Brytanii to zauważyli. W Polsce jak rzecznik praw dziecka, pan Pawlak, zwrócił uwagę, że jacyś gnoje, przepraszam, nie da się tego inaczej nazwać, ułatwiają małym dzieciom dostęp do tabletek hormonalnych. To jeszcze pod hasłem, jaki przygłup, mówi, że są jakieś tabletki zmieniające płeć, ha. Jego musimy starać się o to, aby wojska naszych państw były jak najsilniejsze, żeby były jak najlepiej wyćwiczone, żeby współpracowały z sobą. Jesteśmy w dywizji Północny Wschód, w dowództwie dywizji Północny Wschód w Elblągu. Rafał, ale musimy ten wątek już zakończyć, a jeszcze na sam koniec Stany Zjednoczone, debata, kto wygrał debatę prezydencką, no i najważniejsza informacja jest dzisiaj z poranka, Donald Trump i jego żona mają koronawirusa. No, Boris Johnson przeszedł, Donald Trump jest najmłodszy, więc miejmy nadzieję, życzymy dobrze, a co do debaty, no, tribalizacja, czyli uplemienienie życia społecznego, to debaty mają coraz mniejszy sens. Tak? Wynika z gdzieś tam podświadomego zdawania sobie sprawy, że już mało kto oczekuje, że kandydaci będą się wymieniać jakimiś argumentami. Mało kto ogląda taką debatę, bo chce być przekonany. Ludzie oglądają, bo chcą, żeby nasz przyłożył tamtemu. Liczą się emocje. Jedni i drugi się cieszą i każdy mówi, że wygrał, tak jak on sobie dawniej wyobrażał. W Stanach Zjednoczonych będą jeszcze kolejne debaty. Bardzo Tobie dziękuję. Musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Wódcą tej dywizji jest oficer polski, szefem sztabu oficer litewski. A format z Ukrainą to właśnie ten, z którym mamy do czynienia, współpracy z Ukrainą to właśnie ten, z którym mamy do czynienia tu w Lublinie. To brygada, wspólna brygada. W dowództwie natowskim, ale także jesteśmy przecież jako Wojsko Polskie obecni na Łotwie, w Polsce są wojska Stanów Zjednoczonych, są wojska Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Polska jest także obecna, Wojsko Polskie jest obecne w Rumunii, a więc ta współpraca przebiega bardzo dobrze. Karzeń, od początku epidemii powodu COVID-19 zmarło kolejnych 27 osób, a ostatniej doby wykonano blisko 29 tysięcy testów na obecność koronawirusa, a ogółem przebadano dotąd 3 390 790 próbek. O szczegółach dotyczących mapy zachorowań Rafał Potocki. Jeśli spojrzymy konkretnie na województwa, to ta najtrudniejsza sytuacja jest w województwie małopolskim. 282 nowe przypadki zarażenia COVID-19. Następnie województwo mazowieckie 246. 122 przypadki z województwa mazowieckiego zanotowano w samej Warszawie. Jeśli chodzi o trzecie województwo, to województwo pomorskie 228 osób. Jeśli chodzi o osoby zmarłe, to jedna osoba zmarła według statystyk Ministerstwa Zdrowia na skutek COVID-19, a 26 osób miało choroby współistniejące. W tym momencie zajętych łóżek w Polsce jest nieco ponad 2700, 140 tysięcy osób przybywa w naszym kraju na kwarantannie, ale dobra informacja jest taka, że ponad 71 tysięcy osób pokonało koronawirusa. Ratusz miał te pieniądze wypłacić ze specjalnej puli, ponieważ komisja przy pomocy komorników ściągnęła z tych złodziei, którzy niesłusznie przejęli kamienicę, ściągnęła około 20 milionów złotych. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.